Siemka, siemka, kochani, witajcie na naszym nowym kanale Nasz Azyl. Ja jestem Milena i dziś będziemy robić test robota sprzątającego. Kupiliśmy robota sprzątającego firmy Beko. Kupiliśmy go w internecie, dzisiaj nam właśnie przyszedł już i będziemy robić test. Także robię sobie łukawkę i bierzemy się do pracy. Zapraszam. Ze wszystkimi, tak? Standardowo. Powiedz dzień dobry ładnie. Cześć! Cześć wszystkim, tak? To jest właśnie robocik, który nam przyszedł. Kupiliśmy robocik firmy Beko. Zamówiliśmy go z tą taką bazą do automatycznego opróżniania właśnie kurzu. Zależało nam właśnie na tej bazie głównie, dlatego że ten sam model możemy jeszcze kupić w wersji bez tej bazy. On jest wtedy sporo tańszy, bo chyba tam około 500 zł byśmy zapłacili mniej, gdybyśmy tej bazy nie brali. No ale wiecie, ta baza ponoć robi główną robotę, bo jest po prostu wtedy robot bezobsługowy i na tym nam zależało. Kupiliśmy go za 1500 bodajże 50 zł, więc nie był tak naprawdę najdroższy. No i zależało nam, żeby robot miał właśnie tą bazę. To jest nasz pierwszy robot, na jaki się zdecydowaliśmy. Ta baza daje właśnie to, że robot automatycznie sam się opróżnia i tak naprawdę jest bezobsługowy przez 3 miesiące, bo co 3 miesiące ponoć trzeba wymieniać ten woreczek właśnie do kurzu. Dlatego się zdecydowaliśmy na ten model, a jak się sprawdza, no to oczywiście zobaczymy. Teraz opowiem Wam o tym, co składa się na cały zestaw właśnie takiego opakowania z robotem. Tak, cały zestaw naszego robota obejmuje instrukcję obsługi, czy w języku polskim to zaraz Wam powiem, ale tak, jest w języku polskim, bo już widzę. Woreczki do śmieci do robota, który prezentuje się tak, jest bardzo ładny, bym powiedziała taki designerski, czarny, matowy, bardzo ładny. Jest część do mopowania, tak zwany moduł mopujący. On wygląda troszeczkę podobnie do mikrofibry. No wiadomo, to nie jest mikrofibra, ale takie ma cząsteczki malutkie, także wygląda podobnie. Zobaczcie. I tu są takie dwie części. Jedna zamienna i jedna już taka sadzona bezpośrednio, żeby przymontować do robota. Do tego mamy taką zapasową szczoteczkę. Widzicie, jedna szczoteczka do zamiatania jest już zamontowana bezpośrednio do naszego robota, a to jest po prostu taka zapasowa. Wracając jeszcze do tego tematu modułu mopującego, te ściereczki możemy prać w pralce. Także one nie są tak jakby jednorazowe, nie musimy ich od razu wyrzucać po tym, jak będą brudne, tylko wystarczy je uprać w pralce i później znowu będą nadawały się do czyszczenia naszej podłogi. Także to jest fajna sprawa. W zestawie dostaniemy również zapasowy filtr. To jest zapasowy, dlatego że jeden już jest wmontowany w nasz robot i znajduje się właśnie w tej przezroczystej części pod robotem, tutaj na dole. W zestawie do filtra dostaniemy również taką szczoteczkę, którą możemy sobie właśnie ten filtr przeczyścić. Tutaj mamy, słuchajcie, rzecz najważniejszą, rzecz, poprzez którą nasz robot jest troszeczkę droższy, czyli naszą bazę do ładowania. Właśnie tutaj nasz robot będzie się ładował i tutaj będzie zostawiał wszystkie śmieci, które nazbiera właśnie z domu. No i zobaczymy, jak ona działa, jak ona będzie się sprawowała. Tutaj robocik będzie sobie podjeżdżał i będzie się ładował i zostawiał wszystkie śmieci. Tutaj jakoś się pewnie, aha, tutaj się znajduje właśnie ten woreczek do śmieci. Śmieci już jest wmontowany w bazę, a drugi mamy właśnie w zapasie. Nawet dwa mamy w zapasie.
Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o zestaw, to już wszystko. Teraz bierzemy się za montaż i za aplikację. Musimy ściągnąć aplikację na telefon, którą będzie można właśnie sterować całym tym urządzeniem. W pierwszej kolejności musimy usunąć takie gąbeczki ochronne, które mamy tutaj. Usunęłam. A następnie bierzemy się za montaż właśnie stacji do zbierania kurzu. Teraz muszę znaleźć jej odpowiednie miejsce. Przypuszczam, że to będzie gdzieś w salonie. Musi być na pewno blisko kuchni, bo tutaj jak zwykle najbardziej podłoga jest brudna. Według instrukcji zaleca się, aby robot był zamontowany tak, aby w promieniu 1,5 metra z przodu oraz w promieniu 0,5 metra z lewej i z prawej strony nie było żadnych przeszkód. Baza musi być ulokowana bardzo blisko właśnie gniazdka. Teraz specjalnie jeszcze zmierzyliśmy, ile ma kabel. 1,10 m ma kabel, więc no musi być ulokowany właśnie bardzo blisko gniazdka, bo nie jest taki długi. Robimy troszeczkę niezgodnie z instrukcją, ponieważ według instrukcji, tak jak Wam pokazywałam, powinno być 0,5 metra z tej strony i 0,5 metra z tej strony. My nie możemy znaleźć mu odpowiedniego miejsca, ponieważ w każdym miejscu po prostu coś nam stoi. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie postawić go tak pod skosem. Dlaczego? Dlatego, że z tej strony delikatnie jak nam nie podjedzie i z tej, no to się nic nie stanie, no nie? Natomiast tutaj nam już poodkurza ładnie. A gdybyśmy to postawili tutaj na środku, no to tu by nie wjechał, ani z tej strony by nie wjechał, bo tutaj mamy 30 cm i tutaj mamy 30 cm. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić go tutaj tak na skos i zobaczymy, jak to będzie się właśnie sprawowało. Dlatego, że po prostu w każdym miejscu, gdzieś stoją nam jakieś rzeczy, mamy bardzo dużo gniazdek w domu, tylko po prostu tutaj nam jakoś najbardziej odpowiada. Także zdamy relację, czy to się sprawdza, czy nie. Także podłączamy. Według instrukcji zaleca się, aby nie przenosić często tej stacji właśnie do kurzu, dlatego że poprzez takie częste przenoszenie usuwają się mapki lokalizacyjne pomieszczeń z powodu błędu pozycjonowania. Dlatego zaleca się, żeby nie za często zmieniać lokalizację właśnie tej stacji do kurzu. No teraz będziemy ściągać te folijki, na których są umieszczone kamery, które lokalizują pomieszczenie. Ta-dam! Tak, ich trochę jest tutaj. Z jednej strony. One są w ogóle chyba tak wokół całego odkurzacza. A tu mamy drugie. Chyba ze 4, z 5. 3. Czyli raz, dwa. Chyba mi się wydaje, że jeszcze jedną widziałam. Nie, raz, dwa, trzy. A tej z góry nie zdejmujemy na razie? Nie, bo te z góry dobra, to jest tylko do przycisków na razie. Dobra. Widać, że mamy. Włączanie. Odpalamy urządzonko. Rozpoczęcie automatycznego sprzątania. Zobaczymy, gdzie polęduje. Odsuńmy się, bo nigdzie nie będzie mógł. Tak, pierwsze skanowanie to jest prawdopodobnie. Musi sobie odpowiednio zlokalizować całe pomieszczenie, więc warto się odsunąć od niego. Ja Wam tylko chwilę nagrywam i już zmykam. O, widzicie, tam sobie ładnie dojechał. Tej części na razie nie montowaliśmy właśnie do naszego robota, dlatego że tak jak już mówiłam, ta ściereczka służy do mopowania. Na razie chcemy, żeby nam robot odkurzył dom, ponieważ od tygodnia nie odkurzaliśmy, więc najpierw sobie odkurzymy domek, a później zamontujemy tą część i zobaczymy, jak działa mopowanie. Jak widzicie, z przeszkodami radzi sobie całkiem nieźle. Bo tutaj mamy taki stolik właśnie z takimi nogami, a on bez problemu poodkurzał nam pod stolikiem, właśnie poszedł sobie pod kanapę, więc też nie jest jakiś mega wysoki, zmieścił się pod samą kanapę. Dobrze, bo tamto już w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatni raz odkurzaliśmy, więc tam brudu jest najwięcej. Ja tam od czasu do czasu odkurzę. Tak, raz na miesiąc chyba. Nie oszukujmy się, nie zawsze jest na to czas, żeby odkurzać. My odkurzamy naprawdę bardzo rzadko, więc dla nas robot jest po prostu zbawienny.
baterii. Powrót do bazy. Słuchajcie, że tu jest ciasno i ledwo co tu się zmieścił, wyobraźcie sobie, że sam się wydostał. Poobkręcał i wydostał się z tego. Nienaładowany jest, więc musi się doładować, chłopak. Nadam mu jakieś imię. Opróżnianie zbiornika rozpoczęte. Proszę nie poruszać urządzeniem. Opróżnianie zbiornika, jak widzicie, jest troszeczkę dosyć głośne, więc raczej wieczorem nie polecałabym tego robić. Więc teraz robimy delikatną przerwę, bo musi się nasz robocik naładować. W międzyczasie zainstalujemy właśnie aplikację do telefonu, żeby móc sterować naszym robotem z poziomu właśnie tej aplikacji. Aplikacja nazywa się Home Direct. Teraz połączyliśmy z naszą siecią robot. Połączenie sieciowe powiodło się. Ganiała z robotem? Będziesz się ganiała z robotem? Felcia? Będziesz się ganiała z robotem? Co? Będziemy tam stawiać piłę jakąś, czy coś? Teraz poczekamy troszeczkę, aż robot się naładuje, bo jest rozładowany. I później jak się naładuje, pokażemy Wam właśnie, jak działają poszczególne funkcje. Dobra, właśnie minęło 2 godziny od ładowania. Zaraz zobaczymy, ile baterii się zdążyło naładować. Także ile jest tam procent? 77%. No to już puścimy, bo nie będziemy czekać do samego końca, aż się naładuje, bo chcemy zrobić test i jeszcze jechać na zakupy. Rozpoczęcie automatycznego sprzątania. Jomusia, my kurde na ciebie czekaliśmy tyle czasu. No. Musimy nadać mu imię. Dobra, a włącz teraz ten drugi tryb. Mam wrażenie, że przyspieszył trochę. Na drugim trybie troszeczkę głośniej chodzi, ale nie jest to jakaś taka duża różnica, żeby jakoś to miało przeszkadzać. Na pewno też szybciej delikatnie chodzi. Dużym plusem jest naprawdę jego wielkość, bo mieści się pod łóżkiem, a nie zawsze tak jest, no nie, więc nie zawsze wszystkie odkurzacze mieszczą się właśnie pod takimi zakamarkami. Czasami są za wysokie troszeczkę te roboty, a ten się mieści pod naszym łóżkiem przynajmniej, więc to jest duży plus dla nas na pewno, bo my tam w ogóle nie odkurzamy. Także między drugim a trzecim trybem, jeżeli chodzi o głośność, nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Jest oczywiście troszeczkę, ale nie jest ona jakaś duża. Natomiast co zauważyliśmy, to że przy trzecim trybie dużo szybciej właśnie zżera baterię. Więc dużo szybciej się rozładowuje, to widać po aplikacji. I na tym trzecim trybie jest to najbardziej odczuwalne. Dlatego my zmniejszyliśmy do tego drugiego trybu i sądzę, że to będzie taki tryb, przy którym będzie u nas najczęściej pracował. No ale to jeszcze wyjdzie w praniu, prawda? Na pewno nie jest on na tyle głośny, żeby jakoś mega przeszkadzał w oglądaniu telewizji. No słychać go, słychać na pewno, że chodzi jakieś urządzenie. Ale jak podgłosimy telewizor, to naprawdę nie jest to jakoś mega uciążliwe, no chyba, że ktoś jest przewrażliwiony jakoś mocno na tym punkcie. Ja myślę, że będziemy swobodnie przy nim normalnie oglądali telewizję, tylko wiadomo, po prostu telewizor troszeczkę trzeba podgłośnić wtedy, bo jednak go słychać. I to jest ten najcichszy tryb nocny tak zwany. Nie, na górze byśmy nie słyszeli tego wcale. Ty masz włosy, to ci nie wypada. Boi się. Co? Skakuj na niego tam. Będziesz jeździć. Skakuj na niego. No skakuj na niego. No co się boi? Co? Musi się przyzwyczaić, Felcia.
tutaj. Boi się, naprawdę się boi. No jak już rarytaska nie bierze, no to już się boi. To już jest naprawdę. No nic, przyzwyczaisz się jakoś. Mam nadzieję, że nam posłużysz. Jak już się przyzwyczajemy, to kurde, u nas to sprzątanie to już w ogóle. Raz na ruski rok było, a teraz to już... Natrafił na przeszkodę i wciągnął to w siebie. No i dostaliśmy właśnie powiadomienie na aplikacji, że nasz odkurzacz coś wciągnął i żeby to wyjąć. I jednocześnie na aplikacji taką informację dostaliśmy, a odkurzacz po prostu powiedział, że napotkał przeszkodę. Także tak, odkurzacz ma 3 tryby czyszczenia. Mówimy tutaj o tym trybie odkurzania. 4 łącznie z trybem nocnym. Tryb nocny jest taki bardzo cichy, aczkolwiek no jest tak, że go nie słychać. Jego słychać, tylko jest po prostu bardzo cichy. Pierwszy, drugi i trzeci tryb. Pierwszy jest taki, mam wrażenie, najwolniejszy. Pomiędzy drugim a trzecim dużej różnicy nie ma takiej w dźwięku, w głośności. Natomiast na pewno przy trzecim trybie najszybciej pada bateria. Z pewnością, więc u nas przypuszczam, że najczęściej będzie po prostu odkurzał na tym trybie numer 2. Bo mi się wydaje, że ten tryb trzeci to jakby jakaś mąka się rozsypała, czy no coś takiego. No jakby takiego mocniejszego, tak, co by wymagało jakiejś takiej mocniejszej mocy, pracy. Tak. No ale to można co chwilę sobie po prostu tym operować właśnie poprzez tą aplikację, no nie? Wydaje mi się, że po prostu my na razie zostawimy ten odkurzacz, żeby on sobie działał na tym trybie drugim, a w razie czego po prostu będziemy te tryby zmieniać. No to tak, jeżeli chodzi o przeszkodę typu dywan, radzi sobie z tym w ogóle bez żadnego problemu, przechodzi przez te dywany jak normalnie by jeździł po podłodze, ma z tym najmniejszy problem w każdym razie. Po drugie, jeżeli są jakieś schodki, to jest w stanie je, nie wiem, przewidzieć, bo mamy schodek właśnie tutaj między kotłownią a garażem i nie spadł z tego schodka, zresztą zaraz wam tutaj wkleję. Wiatrołapem a garażem. Wiatrołapem a garażem, tak. Zaraz wam wkleję, sami zobaczycie jak to właśnie wygląda. I co najlepsze właśnie przed chwilą, nawet wlazł nam pomiędzy takie nóżki, jakie mamy właśnie w salonie, pod szafką do telewizora. Kurczę, ale tam jest naprawdę ciężko, żeby cokolwiek, nawet tam ciężko jest nam odkurzać zwykłym odkurzaczem, a on się tam po prostu wepchał, więc słuchajcie, z przeszkodami nie ma na pewno żadnych problemów. No i jest tak właśnie, jak była ta przeszkoda, to po prostu on jedną opuścił nóżkę. A drugą podniósł. Co za tym idzie, może po prostu się aż wspinać. Tak, on się po prostu wspina na tych swoich nóżkach. Raz na tych nóżkach, hukołach bardziej, tak? One się raz podwyższają, raz się obniżają, więc naprawdę on nie ma raczej problemu z przeszkodami. Mądra bestia. Tak, mądra bestia, jak nie wiem co, aż jestem z niego zadowolona. Mam wrażenie, że on na razie mniej nam sprząta, tylko bardziej wypatruje lokalizacyjnie, jak wyglądają wszystkie nasze pomieszczenia, bo to jest jednak jego pierwsza droga, którą pokonuje po naszym... Tak, szczytuje na razie jeszcze lokalizacyjnie. Sprząta, wciąga, ale on na razie chodzi bardziej pomiędzy pomieszczeniami niż sprząta w jednym miejscu. Ale to wydaje mi się, że po prostu na początku tak jest, tak? Bo tam na razie się taka mapka nam tworzy po prostu w tej aplikacji. Mapuje pomieszczenia. Tak, mapuje pomieszczenia. Plusem jest jeszcze to, że robot sobie tworzy mapki. Jedną mapkę będzie na dole, a druga mapka jako pierwsze piętro. Tak. No, tworzy sobie mapki. Nasz robot w aplikacji tworzy sobie takie mapki, więc możemy jedną mapkę utworzyć sobie na dole, czyli mamy cały dół, to jest jedna mapka i następnie przenieść właśnie nasz robot na górę i będzie sobie tworzył drugą mapkę po prostu na całą górę.
i będziemy mogli później właśnie przełączać sobie tryby, że na przykład będziemy wychodzić z domu, zaniesiemy robot na górę, przełączymy na mapkę górną i on już będzie wiedział po prostu, jak tam sprzątać. Opróżnianie zbiornika rozpoczęte. Proszę nie poruszać urządzeniem. Dobra, to teraz Wam pokażemy, jak działa ta funkcja mopowania. Dobra, tak więc tutaj z tyłu mamy. Mamy taką szufladkę przezroczystą. Pojemnik 2 w 1 ze zbiornikiem na wodę został usunięty. No właśnie. Proszę wyczyścić pojemnik i filtr. Więc zostaliśmy poinformowani, że wyciągnęliśmy, tak więc teraz nalejemy wody. Dokładnie. Gdzie? Tak, tutaj to jest open, nawet napisane. Odnosimy. I tutaj nalewamy wody. Wodę. Bez wody. Detergentu. Dokładnie, nawet jest znaczek, żeby nie dodawać żadnego detergentu. A ty co, bawisz się? Grzecznie? Bawisz się grzecznie? Cibulek. Co to masz na lusterko ci jest? Pokaż tutaj mamusia. Co to? A tak się przedstawia nakładka mapująca. Ona jest fajna, praktyczna, bo mamy ją na rzepy. O, pyk. Odpinamy tu rzepy. Tak, i można ją prać. Tak, o. I tutaj po prostu się wysuwa z tego i tu. No i przed każdym użyciem trzeba tą ściereczkę też nawilżyć. Pod kranem. Zwykłą, normalną wodą. Tak więc idziemy, nie? Tak więc na odwrocie jest, montujemy. Mamy te dwa plasticzki, tutaj dwie dziurki. I umieszczamy. Pyk, pyk, pyk. No i zamontowane, tak więc. Wsadzamy teraz do naszego ziomeczka. I włączamy go, tak? Czy co? Tak. No i. No dobra, no to co, wsadzamy go tam? Tak, wsadzamy. Idziemy, mordeczkę zaczepimy. No i teraz Sylwester podłączył odkurzacz właśnie z powrotem do bazy tej czyszczącej i będziemy zaraz z aplikacji ponownie włączali teraz opcję mopowania, bo tam jest taka druga opcja, którą się włącza zaraz pod odkurzaniem, jest właśnie taka druga funkcja osobna, którą będziemy podłączać. To są zaschnięte plamki, po prostu coś wylaliśmy. Tu zostawiliśmy taką brudną podłogę, nie myliśmy jej mopem, więc to jest po prostu realne zabrudzenie, jakie mamy w kuchni. Zobaczymy, do jakiego stopnia właśnie robot nam ją domyje. Słuchajcie, przeanalizowaliśmy całą pracę naszego odkurzacza. Ja sobie nawet tutaj pozapisywałam różne ważne rzeczy, które chcielibyśmy Wam powiedzieć. Więc tak, po pierwsze skanowanie powierzchni. Najlepiej jak będziecie skanować całą powierzchnię, jak robicie to pierwsze skanowanie, to dobrze by było, gdybyście usunęli wszystkie przeszkody, dlatego że odkurzacz ma wtedy możliwość, żeby dokładnie zeskanować cały dom.
i lepiej po prostu będzie sobie radził później dalej ze sprzątaniem, bo przeszkody, które będzie miał, on i tak ominie, a po prostu będzie miał lepszą możliwość, żeby zlokalizować cały dom. Także najlepiej wszystkie, jak macie jakieś tam większe, jakieś takie krzesła, takie przeszkody. Stolik na przykład zostawiliśmy kawowy, no nie? Ale krzesła złożyliśmy wszystkie, mieliśmy po prostu założyliśmy krzesło na krzesło, a te krzesła, które mamy dwa inne, to po prostu położyliśmy je na stół, żeby mógł po prostu przejść przez cały salon sobie odkurzacz i dobrze wszystko zlokalizować. Jeżeli chodzi o odkurzanie, to są cztery fazy odkurzania. Pierwsza i druga faza to jest, jedna to jest nocna, a pierwsza to jest właśnie ta faza taka najwolniejsza. Ale my raczej będziemy na niej sprzątać, że tak powiem, najczęściej, dlatego że najdłużej się bateria po prostu przy niej utrzymuje. Druga i trzecia faza są dosyć głośne, no ale to też pytanie, kto jak bardzo jest wrażliwy po prostu na dźwięk, no nie? Bo ja dzisiaj, jak spałam rano, Sylwester włączył odkurzacz, no to słyszałam ten odkurzacz, ale spałam sobie dalej. To nie jest też taki głos jak od zwykłego odkurzacza, że taki jakiś mega głośny, no po prostu go troszeczkę słychać. Wydaje mi się, że to jest jako pierwsze włączenie takiego odkurzacza w domu przy śnie. I powiedzmy, że wyczulona, tak zazwyczaj później już. No bo po prostu też słyszałam, że coś chodzi, tak. Ale tak to nie było to jakieś mega głośne, żeby mnie denerwowało, no nie? No i jeżeli chodzi o tą trzecią fazę odkurzacza, no to po prostu najszybciej, znaczy na trzecią, czwartą fazę, nie licząc, jeżeli bierzemy pod uwagę też tą nocną, to przy tej czwartej, tej najwyższej fazie odkurzania, to najszybciej po prostu pada bateria. Więc my będziemy z niej rzadko korzystać, jeżeli będziemy mieli jakieś większe zabrudzenia, to wtedy sobie po prostu z poziomu aplikacji to zmienimy, bo w momencie, jeżeli odkurzacz chodzi, to możemy sobie z poziomu aplikacji zwiększać po prostu, możemy zwiększać sobie po prostu ten wiatraczek, na której fazie chcemy, żeby odkurzanie po prostu chodziło, więc z poziomu aplikacji jesteśmy to w stanie zrobić po prostu przez cały czas. A sama aplikacja sama sobie jest bardzo przejrzysta, klarowna, tak więc tak. Jest łatwa taka do ogarnięcia. No. Jeżeli chodzi o przeszkody, no to z dywanem radzi sobie bez jakiegokolwiek problemu, naprawdę mamy dywanik mały w łazience i bez problemu sobie na ten dywanik wchodzi, to samo wiatrołapie, mamy taki mały dywanik i bez problemu sobie z nim radzi. Między wiatrołapem a garażem mamy również schodek. I baliśmy się, że ten odkurzacz nam z tego schodka spadnie, ale też go jakby wyczuł ten schodek i bez problemu jakby odkurzył sobie do momentu, kiedy schodek się kończy, nie wyjeżdżał poza ten schodek, więc nie spadł, więc na spokojnie można zostawić odkurzacz, na przykład jak nie ma nas w domu i nie będziemy musieli się bać, że po prostu nam spadnie z tego schodka właśnie między garażem a wiatrołapem, bo my tam po prostu na razie jeszcze nie mamy drzwi. A też nawet jak się to jeszcze zablokuje, czy szczotka, czy ogółem samorobot, no to dostajemy powiadomienie na aplikację. No tak. Dostajemy powiadomienie, jak coś tam się zaplącze po prostu w ten odkurzacz. No i co do efektu właśnie najlepszego sprzątania, to powiem Wam szczerze, że jak właśnie zrobicie sobie na samym początku, ustawicie sobie prawidłowo to mapowanie, czyli właśnie usuniecie wszystkie elementy i tak dalej, odpowiednio robot podzieli Wam pomieszczenie na strefy, to najlepszy efekt sprzątania będziecie mieli, jak wydzielicie sobie daną strefę. Czyli na przykład nie będziecie robota puszczali, żeby sprzątał Wam od razu cały dom, tylko na przykład włączycie mu kuchnię albo salon, bo on wtedy lepiej po prostu radzi sobie z czyszczeniem. Bo jeżeli tak zauważyliśmy, że jak po prostu puściliśmy robota do sprzątania na cały dom, to on zaczął chodzić pomiędzy pomieszczeniami. Trochę posprzątał kuchnię i później poszedł na korytarz, później poszedł trochę do salonu. A jak puściliśmy go na konkretną strefę, czyli na przykład poprosiliśmy go w aplikacji, żeby posprzątał nam kuchnię, no to on lepiej się tą kuchnią zajął, bo zaczął chodzić sobie takimi, wiecie, slalomami, wyznaczył sobie trasę, tą mapę i on po prostu ładniej wszystko nam wtedy wysprzątał. Więc ustawcie sobie naprawdę na początku dobrze tą mapę, bo lepiej później odkurzacz będzie Wam wszystko sprzątał. No i my też wczoraj ustawiliśmy ten odkurzacz w innym miejscu. Dzisiaj musieliśmy go przystawić jednak właśnie w miejsce, żeby nie stał skosem, tylko żeby stał na wprost, dlatego że po prostu źle ustawiło nam się to mapowanie pomieszczeń. Tak, bo ustawiliśmy ten robot sprzątający w jadalni i był za blisko stołu i krzeseł, tak więc za dużo przeszkód miał po prostu. Dokładnie. No, dzisiaj go przystawiliśmy tak, żeby miał możliwość właśnie tam 1,5 metra luzu i obok też tam po 0,5 metra miejsca.
Tak, bo i tutaj musiał mieć pół metra miejsca, i tutaj musiał mieć pół metra miejsca, żeby on faktycznie dobrze pracował. Także róbcie zgodnie z instrukcją, bo jak my właśnie chcieliśmy postawić w miejscu, które było teoretycznie dla nas najwygodniejsze, to to się nie sprawdziło, dlatego że po prostu odkurzacz zaczął wariować. I zaczął nam najpierw sprzątać część od jadalni, a później przechodził nagle pod kanapą i do salonu szedł. Także to była kwestia tego, że źle go po prostu na początku ustawiliśmy i to mapowanie po prostu nie chciało nam się prawidłowo ustawić. Także musieliśmy zresetować całą mapę, przestawić całą tą stację w inne odpowiednie miejsce i dopiero od początku właśnie puścić i od początku później ustawić to mapowanie. Oraz też jak będziecie za pierwszym razem mapować, to warto mieć naładowany w 100% odkurzacz. Z racji tego, że jak my mieliśmy chyba bodajże tam 30-30 parę procent i włączyliśmy na pierwsze mapowanie, to bateria mu się rozładowała, tak więc zjechał do stacji. No i w połowie mapowania myśleliśmy, że chociaż to mapowanie się gdzieś zapisze w aplikacji. Niestety nie, tak więc... Bo inaczej będziecie się naprawdę z tym długo bawić. Także zanim zaczniecie zabawę, zanim zaczniecie mapowanie pomieszczenia, to naładujcie sobie do 100% ten odkurzacz. Tak? Tak. No i teraz słuchajcie, druga część, mopowanie, czyli nie mapowanie, tylko mopowanie. Chodzi mi teraz o czyszczenie właśnie podłogi, o zmywanie podłogi przez właśnie odkurzacz. Na tej pierwszej fazie to jest tylko odświeżenie podłogi, o tak. To nie jest, on nie domyje wtedy jakichś większych zaschniętych zabrudzeń. Te większe zabrudzenia, jeżeli macie jakieś takie większe zabrudzenia zaschnięte, zabrudzenia po prostu w kuchni, no to one się domyją tylko przy tej trzeciej fazie i to też myślę, że na takiej bardziej zasadzie jak robot dwa razy umyje tą podłogę. Bo jeżeli są jakieś już, wiecie, takie mocniejsze zabrudzenia, to za pierwszym razem jak robot sobie będzie chodził, to on za pierwszym razem tego nie domyje, ale to namoczy i za pierwszym razem delikatnie to zmyje, a za drugim razem jak to przejdzie, to on to zbierze. Powiem Wam, że i tak jestem zadowolona z tego mapowania. Naprawdę dobrze sobie radzi, tylko tak jak mówię, jeżeli są większe zabrudzenia, to po prostu puszczajcie je na tej trzeciej fazie, bo wtedy się domyje. No i bardziej bym sugerowała, żeby również puszczać jako sprzątanie właśnie strefowe. Bo jeżeli on będzie puszczony na cały dom, to troszeczkę Wam posprząta i troszeczkę Wam pozmywa kuchnię, a następnie przejdzie na korytarz i tak będzie, wiecie, krążył sobie raz tu, raz tu. A jak ustawicie strefowe zmywanie, to on zajmie się całą kuchnią. I w aplikacji też mam jest też możliwość zaznaczenia, że dane pomieszczenie, daną strefę może dwa bądź trzy razy wysprzątać. Tak, od razu. Tylko musimy najpierw zaznaczyć, że chcemy, żeby trzy razy nam tą kuchnię pozmywał i on wtedy trzy razy tą kuchnię jakby przeleci od początku do końca, bo jak zaznaczymy to w trakcie, to on i tak się, że tak powiem, on i tak wtedy kończy sprzątanie i zmierza do swojej stacji. Także zanim zaczniemy sprzątać daną strefę, mówimy tutaj konkretnie o mapowaniu, bo to jest tylko przy mapowaniu. Jeżeli ustawimy, że trzy razy ma posprzątać kuchnię na samym początku, to on po prostu trzy razy ją posprząta. No i słuchajcie, co jeszcze do tego mopowania? No to generalnie, jeżeli on będzie teraz chodził sobie codziennie i codziennie nam tutaj podłogę tą zmywał, no to nie będzie takich zaschnięć, takie jak my powodujemy czasami, bo my nie myjemy codziennie podłogi, więc po prostu te zaschnięcia są. Ale jeżeli on będzie codziennie sobie teraz chodził i sprzątał, no to tych zaschnięć nie będzie, więc on będzie po prostu lepiej sobie radził z tym, że tak powiem, zmywaniem podłogi. No to nie jest to samo, co byśmy my wzięli mopa i po prostu zmyli podłogę. To trzeba głośno powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o odkurzanie, on naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. No a z podłogą, tak jak powiedziałam, jeżeli będzie teraz robił to codziennie, to też te zabrudzenia nie będą tak zasychać, więc on będzie po prostu lepiej je domywał. Chociaż i tak na tym najmocniejszym mopowaniu dał sobie radę, mimo tego, że naprawdę u nas ta podłoga była zaschnięta, to dwa razy jak przeszedł, dwa razy jak zmył podłogę, to on po prostu to domył. Generalnie z tego odkurzacza jak na razie jesteśmy zadowoleni. Ważne jest tylko na początku dobre zlokalizowanie całego pomieszczenia, bo od tego jest uzależnione, jak on będzie po prostu sprzątał. Gdzie on będzie dochodził, bo jeżeli on utworzy sobie mapę, to on będzie wtedy wiedział, że gdzie jest początek, gdzie jest koniec i będzie po prostu sobie ładnym slalomem chodził. A jak będzie miał na początku za dużo przeszkód, to on nie wyznaczy sobie odpowiednio pomieszczenia i nie będzie po prostu odpowiednio sprzątał. My na początku źle go ustawiliśmy, dlatego po prostu wiemy po prostu, w czym tkwił nasz błąd, tak? Także ustawiajcie go zgodnie z tym, co jest zapisane w instrukcji, pół metra od lewej strony, pół metra od prawej strony i żeby półtora metra do przodu też nie miał żadnej przeszkody. Także koło stołu w naszym przypadku, jak był postawiony, to się nie sprawdził po prostu. No i także, słuchajcie,
słuchajcie co, to jest nasza cała recenzja, tyle mamy na razie do powiedzenia na temat tego odkurzacza. Więcej się na pewno jeszcze o nim dowiemy, jak będziemy użytkować go rok czy pół roku. Natomiast to są nasze takie pierwsze uwagi, jako że nie mieliśmy jeszcze po prostu do czynienia z takim odkurzaczem, to jest nasz pierwszy odkurzacz, jaki sobie zakupiliśmy, no to to są właśnie takie pierwsze uwagi, które zauważyliśmy właśnie przy jego użytkowaniu. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to śmiało piszcie tak, w komentarzach i odpowiemy. Dokładnie. Także co, z naszej strony na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w następnym vlogu. Także cześć! Siemanko!